Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj proponuję warsztacik na różne trudne lub przełomowe momenty w życiu. Robię go na początku roku, bo to jest czas podsumowań i planów. Prawdę mówiąc, różnie bywa. Czasem jesteśmy na fali i samo snucie planów jest przyjemnością. Czasem szarpiemy się z czymś i podsumowania dają nam w kość. Ale niezależnie od sytuacji, codziennie wstajemy, ubieramy się, jemy śniadanie i podejmujemy zadania, które na nas czekają. Każdy z nas jest wyposażony w pewien pakiet odpornościowy, który w tych mniej optymistycznych momentach pozwala nam się odbić, wyciągnąć ze smutków i iść dalej. Jak zwykle na naszych warsztatach chciałabym się zająć małymi konkretami i ubrać je w formę plastyczną. Więc do dzieła. Kartka, coś do pisania i dajemy sobie chwilę na zobaczenie, co tak naprawdę powoduje, że powstajemy z popiołów, trudnych okoliczności, przepracowania albo po prostu chandry. Ja spytałam bliskich i znajomych, co robią, gdy jest im źle i dowiedziałam się, że można słuchać muzyki, rysować, uprawiać sport, sprzątać, zrobić sobie kawę albo herbatę, pobawić się z psem, albo coś pooglądać, zdjęcia albo filmy. A wam co wyszło? Jaki macie swój własny, osobisty pakiet odpornościowy? To jest trochę sekret, coś osobistego, dlatego zajmiemy się dzisiaj głównie formą. Być może już samo przelewanie myśli na papier przybrało jakąś formę, na przykład kolaż albo rysunek, ale ja chciałam dzisiaj zaproponować zrobienie tego zadania w bardzo ciekawej formie labbooka. To jest rodzaj książki z otwieranymi okienkami i kieszonkami. Zaprezentuję i pokażę, jak to zrobić. Oczywiście takie kolory i kieszonki są tylko przykładem. Projektujcie sami po swojemu. Dzisiaj wy jesteście artystami. Spis materiałów znajdziecie pod filmikiem. Ja wykonałam swoją przykładową książeczkę tak. Okładki zrobiłam z dwóch kawałków grubej tektury z bloku A4. Okleiłam je własnoręcznie zrobionym papierem marmurkowym. Tak właściwie to zrobiłam dwa labbooki, pomarańczowy i zielony. Tak jakoś mnie wciągnęło. Uznałam, że układ kieszonek w pomarańczowej wersji jest ok i skopiowałam ją na wersję zieloną za pomocą papieru w kratkę i cyrkla. Projekty waszych kieszonek proponuję zrobić na kartkach w kratkę. Będzie łatwiej zachować geometrię i przenieść na docelową kartkę. Na brzegach wewnętrznych zielonych kartek zostawiłam 2 cm na wklejenie tekturki dystansującej. Chodzi o to, żeby upchane do kieszonek skarby nie rozpychały nam okładek. Przeniosłam wzór za pomocą cyrkla i wycięłam. W okienkach i kieszonkach umieszczamy opisane lub sfotografowane obrazy, rzeczy, które są dla nas ważne. Dają nam poczucie sensu i podnoszą na duchu. Możemy wkleić zdjęcia bliskich ludzi lub ulubionych zwierzaków, opis zajęć lub listy od bliskich, ważne wycinki z gazet albo śmieszne rysunki. Moje przykładowe wpisy i wklejki celowo są dosyć uproszczone, ogólne, nawet takie banalne, bo to, co umieszczamy w naszym osobistym labbooku, takim naprawdę, na smutki, ma pozostać niepubliczne. Wracając do formy. Kiedy uzupełniliśmy treść, pozostaje jeszcze przykleić tekturki dystansowe, te 2-centymetrowe paski, i potem jeszcze skleić całego labbooka taśmą materiałową albo kawałkiem papieru. Sklejamy w stanie złożonym. Zaczynamy od zewnętrznej okładki z przodu. Przycinamy z zapasem taśmę. Na okładce odmierzamy około 1,5 cm od brzegu i rysujemy linię pomocniczą.
smarujemy klejem, przyklejamy taśmę, równając do tej linii. Brzegi taśmy podwijamy i przyklejamy. Z drugiej strony książeczki przyklejamy taśmę, też smarujemy klejem, już nie potrzebujemy tej linii pomocniczej. Przyklejamy taśmę lekko ją naciągając. Nasz osobisty labbook ma już swoją formę. Treść zależy od Was. A ja już się żegnam. Po owocnej pracy proponuję długi relaks. Życzę dobrego nowego roku i do zobaczenia następnym razem.